Siema wam wszystkim, cześć, witajcie. Dzisiaj zwrócimy uwagę na jedną ciekawą rzecz, mianowicie to, że kierowca to nie jest tak do końca jedyna rzecz, którą można robić. I o tym właśnie dzisiejszy film będzie. Krótki, więc zostańcie do końca i obejrzyjcie, co mam ciekawego do powiedzenia. Zapraszam. Dzisiaj zabieramy się troszeczkę za inną robotę. Jedziemy zrobić sesję w mieście, także fajnie. Ogólnie to przez to, że tydzień wolnego miałem, to kilka sesji robiłem, niczego jeszcze na razie nie nagrywałem, mam tylko kilka zdjęć. Ale warto jest mieć jakąś pasję, w czym się rozwijać, czym się zainteresować. U mnie jeszcze parę lat temu były to motocykle. Jeździłem na moturach, no i było fajnie. Zacząłem bawić się aparatami, bo i tak nagrywam, vloguję i robię dużo innych dziwnych rzeczy. Więc tak się ułożyło, że teraz przygotowujemy zdjęcia. Jedną z pierwszych sesji robiłem z Asią i od samego początku dobrze się dogadujemy. Pierwsze nasze zdjęcia, jakie robiliśmy, to były zdjęcia w plenerze. To były moje jedne z pierwszych zdjęć z obcymi ludźmi i właściwie pierwszy raz używałem tego aparatu, pierwszy raz używałem tego obiektywu, który wtedy miałem. Byłem bardzo zadowolony z efektów. Do tej pory, jak wracam tych zdjęć, to jestem w szoku, że takie fajne zdjęcia mi powychodziły. Potem zrobiliśmy jeszcze kilka różnych sesji, mniej czy bardziej udanych. Tutaj akurat często po prostu na Asi testuję różnego rodzaju ustawienia, setupy i różne inne dziwne pomysły. Dzisiaj jedziemy do Muzeum Neonów, czyli będziemy mieli trochę światła takiego dziwnego, kolorowego. Zobaczymy, czy coś z tego fajnego wyjdzie. Okazało się, że tam z aparatem konkretniejszym no to trzeba opłacić wstęp dość mocno. No i za jedną osobę 250 zł, nie byłem przygotowany mentalnie. Być może tam wrócę na zrobienie sesji, no ale nie dzisiaj. Ale obchodziliśmy sobie troszeczkę naokoło całe to muzeum, po prostu po ulicach. I też wyszły świetne zdjęcia. Wy jak spędzacie wolny czas w domu? Macie jakieś zainteresowania, którymi warto było się podzielić? Napiszcie mi proszę w komentarzu, czym Wy się pasjonujecie i co zajmuje Wasz wolny czas w domu i jakie są Wasze pasje. Zapraszam Was do działu komentarzy pod filmem.